Witam Państwa serdecznie z Filharmonii Narodowej w ostatnim dniu trzeciego etapu po przedpołudniowym przesłuchaniu, w ramach którego słuchaliśmy czterech pianistów. Dzisiaj ten dzień przesłuchań zakończy się, jeszcze po południu tylko wystąpi dwoje uczestników trzeciego etapu i potem ogłoszenie decyzji jury, która stanowić będzie o tym, kto wystąpi w koncertach z orkiestrą. Jako pierwszy w tej sesji wystąpił Charles Richard Hamelin, pianista z Kanady. Dobry pianista, którego jednak pamiętam z drugiego etapu przede wszystkim poprzez wykonanie Poloneza Fismol op. 24 zbyt ogromnym dźwiękiem. Ci z Państwa, którzy śledzą te nasze komentarze, pamiętają, że przywołałem wers z koncertu Jankiela Adama Mickiewicza. Uderzenie tak było potężne, że struny zadzwoniły jak trąby mosiężne. Rzeczywiście ogrom tego brzmienia powalił, można tak powiedzieć, formę tego poloneza. I trzeba przyznać, że artysta dzisiaj z większym umiarem dozował siłę dźwięku, aczkolwiek z drugiej strony w kształtowaniu formy dzieła przede wszystkim czynnik dynamiczny u niego gra rolę, natomiast nieporównanie mniej atrakcyjnie prezentuje się kolorystyka brzmienia, niuansowanie tej kolorystyki. Pan Richard Hamelin grał mazurki z opusu 33, grał Nocturne E-dur, opus 62, Barcarolle Fis-dur, no i sonatę Hamol, opus 58. Chciałbym się skupić na ujęciu sonaty, ponieważ ono wydaje się godne uwagi. Było to ujęcie całościowe. Widać było, że artysta potrafi ogarnąć całość dzieła, ukazuje je w pełni takiej integritas, czyli integralności, w pięknym zestrojeniu różnych elementów, wątków, które nawzajem się tutaj dopełniają, ukazane są we właściwej hierarchii. Skąd się bierze taka umiejętność właśnie integralnego prezentowania dzieła tak ogromnego jak sonata Hamol? Otóż ona się bierze ze szczególnej zdolności słuchania samego siebie w trakcie gry, bo trzeba sobie uświadomić, jak działa koncentracja w trakcie gry. Nie jest bowiem tak, że koncentracja, uwaga, ześrodkowana jest tylko na tym fragmencie, który w tej chwili wykonuje, aczkolwiek niebotyczna trudność, nawet z punktu widzenia technicznego muzyki Fryderyka Chopina, angażuje w wystarczającym stopniu taką uwagę. Ale jednocześnie, słuchając tego, co gram w tym momencie, muszę widzieć także to, co zabrzmiało dotąd. To znaczy muszę odnieść to, co od początku utworu w dźwięku się działo. Czyli ta moja uwaga musi być rozszczepiona na teraz i to, co było. Jeszcze więcej. Również muszę mieć w polu widzenia to, co za chwilę zabrzmi, aż do końca utworu. To jest niesłychanie trudne, ale mistrzem takiego właśnie ogarnięcia w jednym ułamku sekundy, nawet wielkiego dzieła, był Wolfgang Amadeusz Mozart. Tak się składa, że z okazji 200. rocznicy urodzin kompozytora Heidegger ujawnił nieznaną dotąd wypowiedź Mozarta, który przyznał, że jest w stanie słyszeć w ułamku sekundy całą na przykład symfonię, ujrzeć jej wszystkie szczegóły tak jak obraz. No ale słyszeć w wyobraźni, a słyszeć w tych trzech wymiarach czasu tego, co czynię, tego, co zabrzmiało i tego, co za chwilę zabrzmi, grając takie arcydzieło Fryderyka Chopina, to jest naprawdę wielka sztuka. No i dzięki temu ta właśnie integralność formy może być ukazana. Przecież to są dźwięki, które następują po sobie w czasie. Może tylko brakowało tutaj trochę więcej emocji, więcej żaru, bo ta sonata Hamol
ukazana przez pana Charlesa Richarda Hamelin wydawała się jakby wykuta z marmuru. Nad wszystkim panował jednak, tak by można powiedzieć, żelazny logos. Po niej słuchaliśmy w pierwszej części przedpołudniowej sesji pianistę rosyjskiego Dmitri Szyszkin. Tak brzmi jego imię i nazwisko, lat 23. Proszę Państwa, pan Szyszkin zrobił ciekawą rzecz, jeśli chodzi o konstrukcję programu swojego występu, ponieważ zaprezentował aż 4 impromptu Chopina. Azdur opus 29, Fistur opus 36, Gezdur opus 51 i na zakończenie Fantazja impromptu cis moll, którą zagrał płomiennie. Co chciał nam powiedzieć przez taki właśnie element swojego programu, którego poza nim nie usłyszeliśmy? Otóż mianowicie chciał nam zwrócić uwagę, że to jest właśnie ślad improwizacji Fryderyka Chopina. Słowo impromptu francuskie pochodzi od łacińskiego expromptu, czyli właśnie improwizuję natychmiast na poczekaniu, bez przygotowania. Zagraj nam, Fryderyku, zaimprowizuj. Taką prośbę często słyszał od rodaków w Paryżu i od artystów świadomych rzeczy. I również nie jest tak, że te natchnione porywy ducha wyrażone w dźwiękach w trakcie chopinowskich improwizacji minęły bezpowrotnie. Jest bowiem tak, że właśnie improwizacje Chopina, niezależnie od tego, czy jakimś echem, jakimś cieniem ich jest jakaś kompozycja, na przykład Polonez Fantazja, absolutnie genialne dzieło, czy nawet można je traktować jako pewne laboratorium wyobraźni Fryderyka Chopina, gdzie wykluwały się pewne idee, pewne pomysły, potem zmienione jednak, które wniknęły do innych kompozycji. A więc to jest ten element programu pana Dmitrija Szyszkina, to jest taki hołd właśnie tej drugiej sferze twórczości Fryderyka Chopina, do której przecież mamy tak skromny dostęp. Potem artysta grał mazurki op. 59, no i oczywiście wpisał się w linię tych wykonawców, którzy no, grają dźwięki, ale nie grają utworu, ponieważ nie rozumieją tego tajemniczego czynnika stanowiącego o urodzie chopinowskiego mazurka, czynnika, który nazywa się tempo rubato. A na czym polega cała trudność tempo rubato? Ponieważ jest to, ktoś pomyśli, no takie tempo swobodne. Rzecz w tym, że w tempie rubato godzić się muszą z sobą dwie przeciwstawne siły. Z jednej strony ordo, czyli ład rytmiczny, a z drugiej strony libertas, czyli swoboda. Czy to jest możliwe do pogodzenia? Powiem mocniej, to jest konieczne, ponieważ ta swoboda, te odstępstwa zatrzymania pewnych dźwięków, opóźnienia pewnych dźwięków, poluzowanie tempa w pewnym małym odcinku, to wszystko działa tylko w odniesieniu do tej regularności, do tego ordo, do tego ładu rytmicznego. Ład jest fundamentem, ład jest tłem, na którym te drobne właśnie wahnięcia w przebiegu czasowym dzieła dopiero ukazują swoją urodę. A więc ordo i libertas, ład i swoboda. Jeden z przykładów takiej coincidentia oppositorum, czyli godzenia sprzeczności w sztuce Fryderyka Chopina. Proszę Państwa, sonata Hamol, którą usłyszeliśmy na zakończenie występu pana Szyszkina, no to była klęska, nie tyle może Szyszkina, ile klęska Fryderyka Chopina, klęska tego arcydzieła, ponieważ ono szczególnie w pierwszej i drugiej części zostało po prostu zbombardowane ołowianym dźwiękiem.
No, zastanawiam się, jak to jest możliwe, że artysta o takiej potencji pianistycznej, który tyle wyrafinowania kolorystycznego, artykulacyjnego potrafił pokazać właśnie szlifując kształty tych impromptu, jak to jest możliwe, że mając taką potencję właśnie wykonawczą, pianistyczną, mając też taką świadomość muzyczną i taki smak, wtedy, kiedy trzeba, on dochodzi do głosu. Ta potencja pianistyczna, techniczna, ona w zawrotnym kształcie ukazała się już w pierwszym etapie, kiedy, pamiętacie Państwo, grał tę etiudę Amol z opusu 10 numer 2 chromatyczną, po prostu jak lot czmiela. Nikt w takim tempie nie gra. Więc ta ręka potrafi dużo, no ale jest jeszcze ta głowa i to serce, które czasem nie pozwala przemawiać ręce, tak jakby sobie tego życzył Fryderyk Chopin. Stąd też jakaś taka heterogeniczność tej sztuki wykonawczej pana Szyszkina. Z jednej strony wyrafinowanie, niewątpliwe, a z drugiej strony przerzucanie się od czasu do czasu. Coś, co graniczy z jakimś dźwiękowym barbarzyństwem. No muszę powiedzieć, że gdy chodzi o ten gigantyczny ton, to też śladem pana Szyszkina szedł w swoim występie pan Aleksiej Tartakowski, kształcony, jak już wspomniałem wcześniej, w świetnych uczelniach amerykańskich, studiował w Filadelfii, w Curtis Institute, w Juilliard School of Music, a jednak no, ten dźwięk w sonacie bemol, on był nie tylko gigantyczny, ale on miał też coś z trzasku, nieprzyjemnego po prostu. No, to nie miało nic wspólnego właśnie z poetką muzyki Fryderyka Chopina. O mazurkach nie będę wspominał. No i grał jeszcze artysta scherzo, grał balladę F-moll, również takim nadmiernym uderzeniem. Chciałbym to właśnie podkreślić. Właśnie on uderzał w fortepian, ale przecież nie było to niespodzianką, ponieważ w drugim etapie twardym dźwiękiem też zagrał scherzo cismol. Proszę Państwa, ja chcę postawić pytanie. Przecież my tutaj jesteśmy świadkami wykonań najbardziej utalentowanych młodych pianistów świata, kształconych w najznakomitszych uczelniach przez najświetniejszych pedagogów. Dlaczego oni tak daleko odchodzą od idiomu muzyki Fryderyka Chopina? Wydaje mi się, że mamy dzisiaj do czynienia w świecie wykonawstwa pianistycznego z takim zanikiem romantycznej tradycji pianistycznej. Ja chciałbym zwrócić Państwa uwagę, bo to jest na temat, mianowicie na fenomen wykonań wychowanej w tej tradycji romantycznej Tatiany Szebanowej, wspaniałej interpretatorki dzieł Fryderyka Chopina, która na 200. rocznicę urodzin kompozytora stworzyła absolutne arcydzieło nagraniowe, nagrała i to dwa razy. Nagrała na fortepianie współczesnym, a także na fortepianie historycznym wszystkie dzieła Fryderyka Chopina. Stworzyła pomnik Chopinowi. Ale ten pomnik jest dlatego cenny, bo on został stworzony przez cudowną reprezentantkę tej romantycznej tradycji pianistycznej. Ja wczoraj powołałem się na taką myśl retora późnego antyku, jeśli ktoś został pouczony słowem przez drugiego, to nazywa się go synem, a tamtego ojcem. Więc wskazałem właśnie, że między mistrzem a uczniem zawiązuje się swoista nić pokrewieństwa, ale owa nić pokrewieństwa może się również rozciągać na kilka generacji. I właśnie tego przykładem jest Tatiana Szebanowa, wychowana przez profesora Wiktora Mierżanowa w Konserwatorium Moskiewskim. On z kolei był uczniem Samuela Feinberga. Feinberg z kolei kształcił się pod kierunkiem Aleksandra Goldenweisera. Ten z kolei był uczniem Aleksandra Silotiego, a ten studiował 3 lata pod kierunkiem samego Franciszka Lista.
Był to ukochany uczeń Lista. A więc, drodzy Państwo, mamy taką descendencję: List, Siloti, Goldenweiser, Feinberg, Mierzanow, Szebanowa. To jest po prostu coś cudownego. Konserwatorium właśnie jest instytucją, które, jak łacińskie słowo conservo, conservare, ocalać, chronić, przechowywać, właśnie służy ocalaniu, przechowywaniu, przekazywaniu z pokolenia na pokolenie pewnej tradycji, wielkiej tradycji uprawiania sztuki. Więc dzięki temu właśnie mamy to cudowne opus nagraniowe Tatiany Szebanowej i to wspaniałe świadectwo złożone wobec świata, czym jest wielka tradycja romantyczna. Na jej gruncie dopiero możemy mówić o pięknym wykonaniu muzyki Fryderyka Chopina. No dobrze, a co powiedzieć o kimś, kto nie może wpisać się w tę personalną descendencję, prawda, w to pokrewieństwo z pokolenia na pokolenie? No bo właściwie wydawałoby się, że rok 1810, rok urodzin Fryderyka Chopina, 205 lat, to jest ogromny szmat czasu, to jest właściwie przepaść. Chopin z takiej perspektywy wydaje się jakimś mistrzem z odległej epoki. Więc jak zrozumieć Chopina, jak trafić do jego tajemnic? Ale gdy spojrzymy na to trochę inaczej, okazuje się, że rzecz wydaje się o wiele prostsza. Proszę Państwa, Chopin żył 39 lat, ale gdyby żył, powiedzmy, tyle, ile Franciszek Liszt, to uczniem Fryderyka Chopina mógłby być Ignacy Paderewski. A gdyby Chopin żył, powiedzmy, 90 lat, a przecież jest to nie tak rzadki wiek wśród muzyków wielkich, gdyby żył 90 lat, to wtedy mógłby wychować Artura Rubinsteina. A Artur Rubinstein przecież to jest prawie nasz współczesny. Zresztą sam mówi, że on przyszedł do tej współczesności z epoki Brahmsa, z epoki późnego romantyzmu. No więc może tak należy wnikać w istotę tradycji romantycznej. Ja nie mówię, żeby naśladować tego mistrza, Artura Rubinsteina. Mistrz i jego sztuka nie mogą być przedmiotem kopiowania, ale mogą być źródłem inspiracji. Poświęciłem problemowi sporo czasu, ale proszę Państwa, jeżeli mamy do czynienia dzisiaj z upadkiem, generalnie rzecz biorąc, romantycznej tradycji pianistycznej, której twórcą jest Fryderyk Chopin i w której świecie tylko muzyka Chopina może głosić swoją prawdę, no to jest to wielkie wyzwanie dla pedagogiki muzycznej świata. Co zrobić, żeby tę tradycję, żeby ojczyznę kulturową Fryderyka Chopina w muzyce, w wykonawstwie jakoś przywrócić? Zakończył ten dzisiejszy przedpołudniowy cykl występów pan Shi Tzu, Chińczyk, 21-letni, który od 5 lat studiuje w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, a więc w Polsce, pod kierunkiem wybitnego pedagoga, pani profesor Katarzyny Popowej-Zydroń, a także ostatnio pod kierunkiem jej wychowanka Pawła Wakarecego, zresztą laureata poprzedniego konkursu. Ja Państwu powiedziałem, że pan Shi Tzu to jest taki pianista głębi. Takim jawił się w przepięknie wykonanym nokturnie Hadur z opusu 62, numer 1 w pierwszym etapie. Takim pianistą głębi, ale też świetnym od strony właśnie no, takiej wirtuozowskiej, jawił się w drugim etapie w pięknym ujęciu Poloneza Fismol, opus 64, no i w niezwykle głębokim ukazaniu przesłań Poloneza Fantazji, opus 61. Dzisiaj grał 11 preludiów, zaczynając od 14 do końca, do ostatniego preludium z opusu 28. Grał mazurki, opus 41 i grał sonatę Hamol, opus 58.
Co powiedzieć o tym jego dzisiejszym występie? No zawsze pianista, który zjawia się w tym trzecim etapie, no mamy już jego portret, prawda? Wiedzieliśmy już, że pan Shidzu to jest pianista głębi, to jest też artysta wyczulony na poetycki wymiar muzyki Chopina. Ja powiedziałem Państwu, prezentując jego sylwetkę w pierwszym etapie, że on, grając ten nokturn Hadur, zdawał się zasłuchany, zatopiony kompletnie w materii tego nokturnu, jakby badał jego wszystkie doskonałości, jego całe piękno szczegółów, detale, akordy, pochody, kształt linii melodycznej. Tak całkowicie porwany przez piękno muzyki Chopina. Wydaje mi się, że zmęczenie, też no konkurs to jest morderczy maraton, powiedzmy sobie szczerze, trzeci etap, forma psychiczna czasem już troszeczkę słabnie, więc to dało dzisiaj o sobie znać, ale to w niczym nie pomniejsza mojego pozytywnego niesłychanie obrazu tego niezwykle wrażliwego artysty. I chociaż nie wszystkie szczegóły pewnie wyszły tak, jakby chciał, ale on zarysował sonatę Hamol no, w takim kształcie, jakby sobie życzył też inny przedstawiciel wspomnianej wielkiej tradycji pianistyki romantycznej, Konstantin Igumnow. Zaraz Państwu tylko powiem, kto to jest Igumnow. Otóż to jest mistrz Lwa Oborina, który wygrał pierwszy międzynarodowy konkurs pianistyczny imienia Fryderyka Chopina w 1927 roku. Wtedy zobaczyliśmy, jaka to jest potęga tej tradycji romantycznej kultywowanej w Rosji, w Moskwie, przez wielkich pianistów i pedagogów. Ale Lew Oborin wychował też Belę Dawidowicz, która ex aequo z Haliną Czernystefańską zwyciężyła w konkursie chopinowskim w roku 1949. Więc, przepraszam, powiedziałem Lew Oborin, pewnie się pomyliłem, oczywiście Konstantin Igumnow. Konstantin Igumnow wychował Halinę Czernystefańską i Konstantin Igumnow bardzo często, budując wyobraźnię swoich studentów, odwoływał się do takich malarskich skojarzeń, do takiego malarskiego modus operandi i często posługiwał się terminem perspektywa. Tak jak w malarstwie należy pewne kształty ukazać jakby bardziej dobitnie na pierwszym planie, należy je uwypuklić, inne należy troszkę przesunąć w cień, w głębie i ta perspektywa jest gwarantem tego, że dzieło ukaże się w pełni swojej urody formalnej, będzie czytelne, zrozumiałe. W takim kierunku, myślę, szedł dzisiaj w wykonaniu sonaty Hamol pan Shidzu. Miejscami w wykonaniu po prostu poruszającym, no chociażby w Largo. Proszę Państwa, z tego co tutaj mówię, Państwo zaobserwowali, że ja często jakoś odwołuję się, patrząc na muzykę Fryderyka Chopina i na jej ujęcia prezentowane na tym konkursie, odwołuję się a to do poezji, a to do malarstwa, no dlatego właśnie, że Fryderyk Chopin ze swoją muzyką należy do całego świata piękna, nie tylko świata dźwięków, ale także świata piękna malarskiego, świata piękna poetyckiego.